Ja pierdolę, zabiłem papieża! Muszę to zatwitować! Aż nie przepraszam, koni. Przepraszasz? Wiesz, jaka trudna jest przyjaźń z ręcznie napędzanym wibratorem? Zgadzasz się, Billu Nye? Nie, nie zgadzam się w zupełności. Ta muszka aż się prosi, żeby ci przyjebać po mordzie. Co wy tu u diabła robicie? Głosimy przesłanie pokoju oraz miłości. O nie, nic z tego. To my głosimy przesłanie pokoju i miłości. Wykuta się łby. A wiesz, co robimy z ludźmi, którzy próbują wyruchać papieża na kasę? Dostają po łapach bardzo cienką linijką? Zabijamy ich. Autografik dla siostrzenicy jest w połowie Meksykanką. Denzel obrywa od staruszków 10 razy dziennie. Dzisiaj dopiero... Sokin synie ty! Jak mam teraz działać po tej czarnej anakondzie? Czuję się, jakbym walił w wiadro, no. Tak! Znam kolegę, więc robię, co zechcę! Jestem królem! Denzel, jesteś na pruty. Kto nas odwiezie do domu? Tym się nie martw, przyjacielu. Co za noc! Wipy! Wiesz, kiedy byłem w dżungli, robiłem rzeczy, z których nie jestem specjalnie dumny. Można powiedzieć, że jestem zbrodniarzem wojennym. Muszę jechać. Nie, Woody, co chcesz zrobić? Wiesz, że to jest zakazane konwencją genewską. Wstaniesz z wózka albo zlecisz. 3, 2, 2,5, 1, wstań! Pupsik. Dobra, Steve. Teraz ci wierzę! Wciąż żyję. Nie mogę uwierzyć, że wciąż żyję. Chwila. Coś niesamowitego. 2 dolce zniżki na kanapkę Subwaya. Przeterminowany. Przynajmniej znowu chodzę. Miałeś jedno zadanie, tylko jedno. Być kaleką. I to też spierdoliłeś. No wiem, kanał. Ha, paralizator. Myślałem, że go zamknęli. Steve, cholera, ty głupi sukin kocie. Nie czuję nóg, nie mogę się ruszyć. Dźgnij kalekę w oczko. Bilet, proszę. Lepiej wejdę do środka. Jakoś nie najlepiej się czuję. O. Ja jem oponki z peczu. Ej, co ty u diabła wyprawiasz? Co? Ryby se łowię! Jestem Jim Petarda w dupę jego mać! Nie można łowić dynamitem! A cholerne pozwolenie podpisałeś! Ach, muszę jednak czytać te gówna. Wyluzuj! Ja jestem ekspertem od wybuchów! Ups! Kurwa! Jestem smutny, bo pukałem najstarszą kobietę na świecie. Zrobiłem już wszystko. Co mi jeszcze pozostało? Piekło? Piękny okaz. Prawdziwa, żywa neandertalka. Musimy być ostrożni. Wygląda na silną. Edith była dla mnie kimś wyjątkowym. Ilekroć uprawialiśmy słodki seks, było jak za pierwszym razem. Przynajmniej dla niej, bo miała Alzheimera. Co to kurwa jest za gość? A jakaś suczka podkrada mu z koryta kapusta. Świadome zwiększanie śladu węglowego, tak jak robi to pan Johnson, jest zachowaniem godnym potępienia. Jestem Bill Nye!